punkt 315 w sprawie projektu uchwały w sprawie rozdysponowania z dnia 18 czerwca rozdysponowania środków finansowych na zadanie powierzone na rok 2013. Przypominam, że chodzi tu konkretnie o to, że uzupełniamy listę zadań powierzonych na obecny rok o zadanie ulica Remont. Proszę Państwa, proszę uwagę, ulica Zbrojarzy na odcinku od numer 34 do potoku Młynek-Kowierzyński, wykonanie nakładki asfaltowej z utwardzeniem po boczu. Obecnie jest wykonywany, to jak Państwo zauważyliście, pierwszy ten odcinek, który miał być, no, była taka deklaracja ze strony Sykitu i jest realizacja od ulicy Montwia Mieleckiego do ulicy Ludwisarzy. Z naszych środków, tych, które przerzuciliśmy, jest możliwość realizacji następnego i taka możliwość, żeby zaistniała, musimy w sposób, znaczy uchwałą, musimy to zadanie uzupełnić. Dziękuję. Tak, słucham. Ja tylko chciałem zapytać, no jest bardzo dobrze, że robimy. Pierwszy, ale w przepraszam, nie patrzę. Przepraszam, nie patrzę. Czy można by tutaj zmienić, a właściwie dodać to, co żeśmy rozmawiali Aniu wcześniej, że ta dyscyplina zostaje z tego frezowania, które wykonują. Niech to było wykonanie nakładki asfaltowej z utwardzeniem poboczy, ale poboczy na odcinku do ulicy Turonia. Tam jeszcze jest pod tą trasę łagiewnicką powyżej, gdzie urywa się chodnik Janek i tam jest, no nie wiem, 50 metrów, które... My możemy to dopisać. Możemy to dopisać. Tylko tu by bardziej trzeba wyegzekwować od wykonawców. No, żeby oni to, no bo oni dokładnie tak nawet jak robili ten chodnik, to wywozili pierądy gdzie, nie? I teraz też tak zapewne robią, no bo tu nie ma śladu. Nie robią tak, bo ja tam dzisiaj byłam i rozmawiałam z wykonawcami i tak jak na tym pierwszym odcinku od Wątwiła Mileckiego do Ludwisarzy, dyscyplina jest przerzucana na pobocza. I jutro w godzinach od 10 do 12 będzie robiona nakładka na tym odcinku. Będą pewne problemy z ruchem, bo będzie on przekierowywany. A od godziny 12 będzie robione właśnie z tej dyscypliny pobocze. I podobna technika będzie zastosowana na następnym odcinku. Jest kwestia tylko jakości tej dyscypliny, dlatego że to zależy od tego, jak ona po prostu wygląda. Czy się nadaje do użytku, czy też nie. W tej chwili wszystko to, co zostało zebrane na tym odcinku, idzie na poboczach. Ale zostało wywiezione na ten moment, bo na poboczach tego nie ma. I dlatego jak ona wróci gdzieś na jakimś składowisku, prawdopodobnie jest, jak wróci, żeby wysypać te pobocza, ale aż do ulicy Turonia. To mam zamiar, że nie musi to być w uchwale, tylko niech to... Znaczy my możemy to, że tak powiem, spotkać się w nadawcy, że tak powiem. Możemy z tym. Natomiast dla niego to było oczywiste, że tak będzie. No, natomiast oczywiście... Oczywiste na tym odcinku, który remontuje. Natomiast, ja się dopominam dalej. Pan radny chce, żeby było zrobione na odcinku tym poza zrobionym chodnikiem w kierunku do ulicy Turonia. To poszerza sobie. Tam są dziury po prostu na całym poboczu. Tam jest wąska jezdnia, samochody się dwa ciężko mijają, wjeżdżają na pobocze, wytłukły dziury. I teraz wobec tego należałoby wobec tego zmienić to zadanie, bo to zadanie po prostu nie może brzmieć. Wprowadza się ulica Zbrojarzy na odcinku od numer 34 do potoku Młynek-Kobierzyński, tylko ulica Zbrojarzy i tutaj dwukropek na odcinku od 34 do Młynek-Kobierzyński, wykonanie nakładki asfaltowej z utwardzeniem poboczy i na odcinku od, już nie pamiętam tego numeru, do ulicy Turonia, utwardzenie poboczy. Albo napisać z utwardzeniem od 75 do ulicy Turonia. I tutaj do utwardzenia poboczy na odcinku. Ale to i tak nie, proszę Państwa, to i tak będzie realizowane do wysokości kosztu, oczywiście. Znaczy tego realizowania do wysokości kosztu. Ta dyscyplina to akurat już kosztu nie będzie generowała. Ulica Zbrojarzy na odcinku oraz utwardzenie poboczy na odcinku od numeru 34. No to sprowadzi tutaj dwa punkty. Ulica Zbrojarzy, kreska, a potem drugie jest wykonanie. Utwardzenie poboczy. No, dwa punkty, bo tak to jest w ogóle pomieszane. Czyli dajemy tak. Ulica Zbrojarzy na odcinku do Turonia. Ulica
Zbrojarzy na ulicy Proszę Państwa, macie Państwo świadomość i wyraźnie podkreślałem, też raz przypominamy, że na, jest 65 tysięcy i do tej wysokości Ziki będzie realizował to zadanie. Na odcinku od ulicy Ludwiczadycza od numeru 34 do Młynykowie-Żyńskiej, czy jak daje w tej chwili rozdziela na punkt A wykonanie nakładki asfaltowej oraz utwardzenie poboczy na odcinku od numeru 34 do ulicy Turonia. No. Tak, dobrze. Tak. Bez tego poddaję pod głosowanie projekt uchwały, gdzie powiedzmy uszczegółowienie jest takie. Ulica Zbrojarzy na odcinku od numeru 34 do potoku Młynykowie-Żyński, a wykonanie nakładki asfaltowej, nakładki asfaltowe, b utwardzenie poboczy na odcinku numer 34 do ulicy Turonia. Dziękuję. Kto jest za projekt uchwały w tym dźwięku? Liczę raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kto się wstrzymał? Jeszcze wracam do tej czyli na ulicy Zbrojarzy na 33 do potoku Młynykowie-Żyńskiej będą utwardzać poboczy. Tak? Będą też, bo jest od 34 do Turonia. Też będą otwarte. No, ale to jest zadanie tylko 34, a wcześniej jest... Znaczy, asfaltowa jest tylko do potoku Młynykowie-Żyńskiej, natomiast na poboczy jest do Turonia. Tak, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejny punkt.